Bitwa Monte Cassino to jedna z najbardziej zaciętych i krwawych bitew w czasie II wojny światowej. 18 maja 1944 roku dowodzone przez generała Władysława Andersa oddziały II Korpusu Wojska Polskiego zdobyły wzgórze Monte Cassino i zatknęły biało-czerwoną flagę. Sukces II Korpusu Wojska Polskiego został osiągnięty dużymi stratami. Poległo 923 polskich żołnierzy, a około 3000 było rannych i zaginionych. Straty niemieckie wyniosły około 1100 zabitych, rannych i zaginionych. Piękny pomnik bohaterów Monte Cassino, przed którym stoimy, zawsze upamiętnia bohaterstwo tamtych żołnierzy, którzy walczyli za ojczyznę i Europę. Dla mnie to wydarzenie jest upamiętnieniem bardzo ważnej bitwy dla Polski i dla całej Europy. Jest to upamiętnienie tych wszystkich bohaterów Monte Cassino, ich tej walki i tego poświęcenia. No i jest to dla nas też bardzo ważne, dla szkoły, jako dla szkoły imienia bohaterów Monte Cassino, ważne święto. No bo jednak ciągniemy tą pamięć o tych bohaterach i tak próbujemy ich zapamiętać. Jest to powód do dumy. Zawsze co roku staramy się w naszej szkole robić różne akademie, staramy się dumnie reprezentować jego sztandar, naszą szkołę. Jest to przede wszystkim święto, wielkie święto patriotyzmu. I te uroczystości miejskie tutaj właśnie pod naszym zabrzańskim pomnikiem zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino otwierają nasze harcerskie obchody tego święta. Już dzisiaj po południu śląska reprezentacja harcerzy, blisko 150 harcerzy ze Śląska jedzie właśnie na Monte Cassino uczcić to przy centralnych obchodach. To jest nasz patriotyczny obowiązek. Dla mnie jako instruktora to jest osobisty przykład. Jestem tu razem z młodymi i stoję z nimi równo w szeregu i daję ten przykład, że warto i że ta postawa jest godna naśladowania. To wspaniale, że młodzież pielęgnuje pamięć historyczną o tak wielkim dla naszego kraju wydarzeniu. Trzeba!